No naprawdę, aura nie rozpieszcza, w śpiworze było super ciepło, ale już jak się wychyliłem, to tak już nie za bardzo. A takie warunki, fajne, co? Pelplin, 15579, godzina 7 rano. Wyjeżdżam z Pelplina, przede mną 24 km, bez żadnej stacji ładowania. Ale tam sobie poradzimy. Kochani, to jest to. Słuchajcie, otwieram lotnisko. Zdjęcie. Wpis. Z mojej haneczki. No tak się wzruszyłem. Słońce wyszło. O Jezu, jak fajnie. Tęsknię, ta. Cholera jasna. To piękne, jak ludzie potrafią się zaskoczyć, bo my sobie robimy takie właśnie różne numery. Tylko że to jest dobre i złe, bo jak wyjeżdżasz, to ta tęsknota jeszcze wzrasta bardziej. Fajowo. Ale pięknie się unosi. Podczas tamtych wypraw żałowałem, że nie nagrywałem różnych nazw śmiesznych bądź jakichś ciekawych królów las. Ciekawy jakich królów. No ale jak to jest? Gdzie mieszkasz? W królów lesie. Bo nie w lesie króli, w królów lesie. Dobrze. Jak malowane. Są gąsiorki. Nas zawsze drażni, jak ktoś na węsiory mówi gąsior. Nie gąsiory, tylko węsior. Tutaj są gąsiorki. Miejsce na ognisko. Przystanek. Boisko. Wygląda jakiś klub. Remizę. Strażacką. Dawno. No, drogi nie są tu najlepsze, ale cenię sobie ten spokój, ciszę, tą wieś, co tam drogi. Z pewnością lepsza jest taka niż ten szum i hałas jazgot samochodowych. Tu mam tylko przyrodę, nic więcej. Ten skuter i przyczepka to też jest takim uwiązaniem, bo no nie mogę sobie oddalić się, pójść sobie po lesie, połazić, gdzieś tam sobie spocząć. Zostawiając skuter na takiej drodze. Ale jakie tutaj piękne są mchy. Tutaj pod grzybek bije i prawdziwek. Uch. No, musiałby być jakiś zaraz wjazd, to bym sobie chwilę spoczął. Ale mam radochę, złapałem sarnę z sarenką małą, a tam jeszcze jest bocia i tam coś białego, nie wiem, chyba też. Ale takie duże, białe? Takich sztabli drewna nie widziałem wielkich. Pewnie coś inaczej nazywa. Ale sztable nazywałem ja. Okazuje się, że to nie jest takie proste, mając samochód to w ogóle, ale nawet na skuterze z przyczepką, bo jak wjadę, to jak zawrócić? No,
różnym terenie. No, pieszo tylko znaleźć można miejsce do jakiegoś bushcraftu, do noclegu tutaj w lesie. No bo kurczę, gdzie zostawić? Przy szosie? Cholera jasna. Tutaj też bije jak grzyb. Bije grzyb jak cholera. Byłem na chwilę w tym lesie. Tam jest jedno wielkie brzęczenie komarów. Jeden mnie użarł w tyłek. Ciekawe jakim cudem. To jest to. Pięknie jedziesz, nagle jest zmiana nawierzchni. Kiedyś miałem koniec drogi. Facet mi mówił, że tak, asfaltem pan dojedziesz. No tak, tylko że dotąd. Jestem przy autostradzie w Kopytkowie. Trochę się wystraszyłem, że trzeba mieć kartę, ale można wcisnąć przycisk i się pokazuje kod QR. I co robię? Ładuję. No ciekawe jaki mam stan akumulatora, bo jeszcze nie sprawdzałem. Stan akumulatora 72. No to bardzo ładnie. To i tak mogłem jeszcze te 25 jechać na grudziąc, ale po co ryzykować? To jeszcze trzeba do tego doliczyć jakieś, właśnie tak jak teraz jechałem, polne drogi, szutrowe, coś tam zawrócić, kilometr, dwa, gdzieś tam pod górę, błądzenie i tak dalej, więc nie ma co ryzykować. W pełnym słońcu ładowałem się w Kopytkowie przy autostradzie. Greenway działa, wszystko w porządku. Stan licznika 15599, nawet nie widzę gdzie pokazuje. Dobra. I na grudziąc start. To ci dopiero ciekawostka. Fajne. Przemierzam różne wsie, wioseczki. Ale tu jest fajna miejscowa. Ale gdyby to było późnym wieczorem, to bym się rozbił na bank. Woda mi wyleciała między szlawana, akurat się opuściły. Ale wspaniałe. I ten odgłos, smucenie. Coś pięknego. I jadę sobie aż na Siamiotki dół do Wisły. Tędy do Grudziądza. Muszę hamować cały czas. Nie ma żartów. Ale powietrze świeże, fajne od tych drzew. Tutaj koniki ładne. Tam jest Wisła. Wzdłuż niej będę za chwilę jechał. Nie sądziłem, że taka trasa mnie spotka. Bo tego się nie da przewidzieć. A jak sobie ustalisz według punktów na mapie, no to będzie sztywno. Ale tu musi tłuc szczupak. Ja pierniczę. Nadwiślański klimat, jak na Żuławach. Tam bulwar, czy wał raczej, a nie bulwar. Wał, a nie bulwar, co ja gadam. Płasko. Miejscowość Nowe. 20 km od Grudziądza. Cirka Bad. Pam 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 para la la la. Pam 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 para ram pam pam. Pam 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 para la la para ram. Tiriru. La 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 la. La 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 ri 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 ta ti ra 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 ri 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 ri. No i na dzisiaj koniec. Jak wam się podoba moje miejsce? Za remizą strażacką. Tam jest akurat zebranie. O, a tam można sobie zrobić zupkę. Nieźle, co? Radzić? Przecież też umiem.
jest super danie. Zupka fo z makaronem ryżowym. Czasem można zjeść i coś takiego. Zresztą niektórzy uwielbiają. Ważny jest klimat. Ponieważ jestem wycieńczony, jest coś około 21. Muszę się zrzemnąć, kładę się.